taki wniosek, że ta przyszłość jest bardzo niepewna, a to, co potrzebujemy jak najbardziej, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, to żeby pracodawcy i przedstawiciele pracowników ze sobą rozmawiali, bo bez nich ta przyszłość będzie, bez ich dyskusji i wypracowanych rozwiązań, może być bardzo niepewna. Ja myślę, że polski rynek pracy przede wszystkim wymaga dopasowania zarówno kontraktów pracy, jak i przede wszystkim wynagrodzeń do wyzwań, jakie przed Polską stoją, mianowicie zbudowania gospodarki innowacyjnej. Today in Europe, there is 21 million people who are unemployed. It was 16 million people before the crisis started in 2008, and it was 26 million people at the top of the crisis when it was the peak in 2013. So it's very important that we are making progress in creating jobs in Europe. And in order to do that, we in Business Europe, we are calling for a renewal of a flexicurity strategy. Flexibility is needed for the labor market. We need diverse forms of labor contracts. Security is needed as a personal thing to pay your rent, to pay your mortgage, so you need income security. If you look at agency work, it is a very good form of flexibility because it is well regulated. There's equal pay for equal work. It is well regulated. We have social dialogue with the trade unions, so people can be secure of work, and work security is actually what we are looking for. Tak naprawdę gwarantuje nam to, że czujemy się bezpiecznie w naszym zawodzie. Tylko świadomość swoich słabych stron, swoich silnych stron, tego, że permanentnie powinniśmy się rozwijać, że w zasadzie edukacja nasza nigdy się nie kończy i co ważne, za edukację i za nasz rozwój wewnętrzny, za rozwój naszych umiejętności i kompetencji nie jest odpowiedzialny pracodawca albo nie tylko jest odpowiedzialny pracodawca, a taką świadomość w tej chwili mają pracownicy, że oczekują, że to pracodawca będzie mnie szkolił, będzie mnie rozwijał i będzie mi zapewniał coraz ciekawszą pracę. Jeżeli my sami o to nie zadbamy, to tak naprawdę nigdy nie będziemy mieli poczucia bezpieczeństwa w pełnej skali.